Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Panie trenerze, czy przygotujecie coś specjalnego na Kamerun, czy traktujecie ten mecz jak spacerek? Nie, zawsze podchodzimy indywidualnie do każdego kolejnego przeciwnika, dlatego do tego meczu także specjalnie się przygotujemy. To prawda, że Kamerun nie ma wielkich szans na awans do drugiej rundy, więc z tego punktu widzenia sobotni mecz będzie mniej istotny, ale kiedy nasz zespół wchodzi na parkiet, to oczekujemy, że zawsze zagra dobrze oraz wykaże się dużą energią i wysoką jakością gry. Mamy za sobą trzy mecze. W jakiej kondycji fizycznej są zawodnicy? Czy nikomu nic nie dolega? Nie ma kontuzji? Jak na razie wszyscy czują się dobrze. W trakcie tych trzech meczów zawodnicy nie spędzili na parkiecie zbyt wiele czasu, ponieważ wygrywaliśmy w stosunku 3-0. To dobrze, bo nie stracili wiele energii. Najtrudniejsze na tym etapie mistrzostw jest dla nas utrzymanie w dobrej formie tych zawodników, którzy mniej grają, a także utrzymanie w uderzeniu tych z podstawowego składu. Chodzą słuchy, że w drużynie Kamerunu jest szaman, który przesyła zawodnikom na parkiet dobrą energię. Macie plan także na niego? Będziemy musieli sprawdzać swoje kieszenie, czy nagle nie znajdziemy w nich królika. Dla mnie jako Francuza, Kamerunczycy to przyjaciele. Sponsorem relacji był Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.